Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach może pochwalić się nowym pojazdem służbowym. Jest nim Skoda Yeti, przystosowana zarówno do pracy w terenie, jak i w mieście. Uroczystego przekazania samochodu dokonano w poniedziałek 7 listopada. Zgromadzonych na placu KPP gości powitał komendant Policji w Kozienicach, młodszy inspektor Tomasz Cybulski. Wśród przybyłych znaleźli się starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung, burmistrz gminy Kozienice Tomasz Śmietanka, zastępca burmistrza Małgorzata Bebelska, kapelan Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach ksiądz Tomasz Pastuszka oraz naczelnicy prewencji, ruchu drogowego i dzielnicowi. Skodę zakupiono ze środków Komendy Wojewódzkiej Policji i gminy Kozienice. Tomasz Cybulski podziękował przedstawicielom samorządu lokalnego za pomoc materialną przy zakupie auta oraz za wieloletnią dobrą współpracę. Burmistrz wyraził zadowolenie z faktu, iż nowy samochód przyczyni się do polepszenia jakości pracy kozienickich policjantów, a to składowo. Kolei wpłynie korzystnie na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie gminy. Po przemówieniach okolicznościowych przyszedł czas na poświęcenie samochodu przez księdza Tomasza Pastuszkę. Uroczystość zakończono prezentacją nowej skody.